Dzień dobry Państwu, już za chwilę zaczniemy, jeszcze tylko ostatnie ustalenia techniczne i będziemy rozpoczynać, także proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości. Dziękuję. Four, five, six, seven, eight. It works now. It's okay. Yeah. Okay. Thank you. Once again. Speak. Yes. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Thank you. Is it possible for me to use the headphones at the same time? Yeah? Yes. Yep. Okay. Yeah. Of course, when I speak, of course, I will put them off. Okay. Good. Yes. Jeszcze jedna uwaga techniczna. Będziemy rozmawiać po angielsku, polsku z elementami czeskiego, więc jeżeli ktoś potrzebuje tłumaczenia, to jeszcze można zejść na dół i pobrać słuchawki. Zapraszam.
Tak, no to paneliści już są zaopatrzeni technicznie. Państwo, mam nadzieję, też. W takim razie będziemy zaczynać. Witam Państwa bardzo serdecznie w tym pięknym miejscu, w Ratuszu Wrocławskim, w którym rozpoczynamy konferencję, która będzie trwać aż do sobotniego wieczora. Konferencję pod tytułem Czas utopii w poszukiwaniu utraconej przyszłości. Na wszystkie jej elementy. Od jutra spotykamy się w siedzibie NOT-u na ulicy Piłsudskiego, ale dzisiaj postanowiliśmy zacząć właśnie tutaj, w takim miejscu bardzo symbolicznym, debatę zatytułowaną Europa Środkowa, przestrzeń utopii czy kraina króla Ubu. Za chwilę będę tłumaczył się z tytułu. Najpierw troszkę informacji o samej konferencji, kontekście naszego spotkania, potem przedstawię naszych gości. Otóż ta konferencja odbywa się w ramach, debata i konferencja odbywają się w ramach większego programu Miasto Przyszłości Laboratorium Wrocław, który z kolei jest częścią, to już łatwo się domyślić, programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. I tutaj jako kurator tego programu, ja się nazywam Edwin Bendyk i na co dzień jestem dziennikarzem Tygodnika Polityka. Dziękuję serdecznie miastu Wrocław, że właśnie w programie Stolicy Kultury mogliśmy również takie przedsięwzięcia zawrzeć. A dlaczego w ogóle mówimy o utopiach i dlaczego za chwilę właśnie zaczniemy tę rozmowę od naszego regionu? Otóż jeszcze kiedy pamiętam początek prac nad programem Europejskiej Stolicy Kultury kilka lat temu, wydawało się, a przynajmniej wiele osób z nas miało taką nadzieję, że 2016 rok to będzie czas już po kryzysie, czas raczej karnawału, w którym będziemy raczej no, już analizować nowe rozdanie w nowym, lepszym przeżyciu właśnie największego od Wielkiej Depresji kryzysu gospodarczego i innych jego konsekwencji. Mamy sytuację taką, w której papież odwiedzający nasz kraj mówi, że świat jest w stanie wojny, prawda? I raczej to jest kontekst do naszych rozważań. Mamy sytuację, w której takie miejsca jak chociażby Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat projektował pewien wzór rozwoju rzeczywistości, przyznaje, że ten model zwany neoliberalizmem się wyczerpał, że przynosi dzisiaj więcej problemów, chociażby rozwarstwienie społeczne i wynikające stąd napięcia polityczne, więcej problemów niż korzyści. Także coś się kończy i to chyba już coraz mniej ludzi ma wątpliwości właśnie tej świadomości wyczerpania się jakiegoś modelu zarządzania rzeczywistością społeczną, gospodarczą, polityczną. Pytanie, czy po tym końcu będzie jakiś początek? To jest to pytanie, które właśnie prowadzi do kwestii alternatyw. Czy mamy w ogóle w ręku jakieś wizje innej organizacji rzeczywistości niż powroty do starych rozwiązań, bo na razie próbujemy, to widać chociażby po propozycjach oferowanych, nie wiem, przez prawicowe populizmy chociażby, są to najczęściej próby powrotu do świata sprzed 100 lat, czy jeszcze dalszego, bo ten był kiedyś przećwiczony, natomiast mamy propozycje, które odnosiłyby się do pozytywnych, nowych rozwiązań, się mierzyć w ciągu kolejnych dni, analizując je z różnych ujęć, ale dzisiaj spotykamy się, by zmierzyć się też z powracającą właśnie jako odpowiedź na to, co się dzieje, ideą, ideami formułowanymi zarówno w przestrzeni kulturowej, jak i w przestrzeni politycznej. To jest z jednej strony idea Europy Środkowej, ale w Polsce ona oscyluje właśnie między ideą Europy Środkowej, a ideą Międzymorza. My zawsze jakby byliśmy zawieszeni między dwoma wektorami, prawda? Jeden sformułowany przez Milana Kunderę w 80 roku, który mówił o Europie Środkowej jako takim czyśćcu dla Polski, Czechosłowacji, ówczesnej Węgier, w którym znaleźliśmy się na skutek zdrady Zachodu, ale de facto byliśmy częścią Zachodu, która tylko czeka, aż ta zdrada się wyczerpie i wrócimy, prawda, do rodziny krajów zachodnich. No i drugi biegun, który akurat był formułowany przez kulturę paryską Jerzego Giedroycia właśnie pod hasłem jakby rekonstrukcji przestrzeni jagiellońskiej w obszarze Międzymorza, która
oparta byłaby na sojuszu Litwy, Polski, Ukrainy, Białorusi, prawda, jako źródle pewnego rodzaju podmiotowości kulturowej i politycznej. Po 1989 roku wydawało się, że właśnie raczej ta wizja Kundery się spełniła, że możemy przestać mówić o Europie Środkowej, bo zdrada, to syndrom zdrady się skończył i że idziemy wszyscy na Zachód, czy po prostu wróciliśmy do Zachodu, a przypieczętowaniem tego procesu był 2004 rok, czyli wstąpienie krajów takich tutaj akurat większości reprezentowanych poza Ukrainą, właśnie Litwy, Czech, Słowacji, Węgier, Polski do Unii Europejskiej. No i dzisiaj sami widzimy, że i ten wydawałoby się proces, który definitywnie się zakończył, jest w jakiś sposób poddyskutowany i próba jakby określenia odpowiedzi na pytania, gdzie leży Polska, gdzie leży Ukraina, gdzie leży Litwa, gdzie leżą Czechy czy Węgry w takiej przestrzeni mentalnej, czy bliżej Zachodu, bliżej Wschodu, Południa czy Północy, wraca i jest niedyskutowany nie tylko przez literatów w książkach, ale przez polityków. Minister mówi, że jednak przyznajmy, że jesteśmy bliżej Wschodu niż Zachodu. No to zaczyna być to ważna kwestia. No i w związku z tym z naszymi gośćmi, których już przedstawiam, będziemy za chwilę mierzyć się z tym pytaniem, a potem oczywiście zapraszamy Państwa do włączenia się do dyskusji. I może zacznę od lewej strony. Jest z nami Radka Denemarkowa z Czech, pisarka, autorka dramatu, scenariusza, eseistka, tłumaczka, no i właśnie aktywna uczestniczka czeskiej debaty publicznej. Tu mi podpowiada też nota biograficzna, że jest jedyną czeską autorką, która trzykrotnie zdobyła nagrodę Magnesia Litera, czyli odpowiednik naszej najważniejszej polskiej nagrody literackiej. Obok jest... Dzień dobry, witamy. Obok jest Katarzyna Uczkiewicz, tu z Wrocławia, reprezentująca nie tylko Wrocław, ale i w tej debacie naszą polską perspektywę, związana z Ośrodkiem Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej na Uniwersytecie Wrocławskim, redaktor naczelna kwartalnika Pamięć i Przyszłość, specjalizuje się, jest bohemistką w ogóle z wykształcenia, specjalizuje się właśnie w tematyce tego regionu. Tutaj jeszcze korzystając z jej specjalności tej lingwistycznej będzie nam pomagać rozwiązywać odwieczny problem środkowoeuropejski, czyli porozumiewania się między w różnicach językowych, ponieważ Radka Denemarkowa będzie mówić po czesku, ale właśnie Katarzyna Uczkiewicz będzie nam przekładać na polski, a tym, którzy mówią po angielsku, to już nasze znakomite tłumaczki będą przekładać na angielski. Witamy. Idziemy dalej, teraz bardziej na wschód. Ukraina, Mykoła Riabczuk, znany pewno wielu państwa, czy ze spotkań z nim, czy z książek przełożonych na język polski. Znakomity pisarz, publicysta, komentator polityczny o bardzo drapieżnym piórze i walczący systematycznie i z autostereotypami, jakie mają Ukraińcy sobie, ale jeszcze bardziej ze stereotypami, jakie są o Ukrainie i o tym regionie występują na Zachodzie. Właśnie ostatnio sobie wymienialiśmy się kilkoma tekstami, które popełnili holenderscy na przykład obserwatorzy i to rzeczywiście pouczająca lektura. Także witamy. I Leonidas Donskis, Litwa. Filozof, historyk idei, pisarz, do niedawna jeszcze poseł do Parlamentu Europejskiego, znakomity akademik, autor też szczęśliwie przetłumaczonych na polski dwóch książek, ale autor książek wiele więcej napisał. Mam nadzieję, że wiele z nich jeszcze ujrzy też, czy będą mieli szansę przeczytać polscy czytelnicy. Mam przyjemność obserwować twórczość Leonidasa Donskisa od wielu lat i rzeczywiście jest źródłem wielu inspirujących obserwacji, znowu dotyczących tak istotnych tutaj dla tego regionu kwestii jak pamięć, tożsamość i na ile one są substancją dla odkrywania przyszłości społeczeństw, które mieszkają w tej przestrzeni. Witamy. Także już wiemy, w jakim gronie będziemy mówić.
Kolejne punkty programu, kolejne części konferencji to już od jutra w nocie będę przedstawiał, żeby dzisiaj już nie przeciągać. Zacznijmy od, jeszcze tylko wytłumaczę tytuł i zaraz oddaję głos panelistom. Właśnie ta, czyli Europa Środkowa, przestrzeń utopii czy kraina króla Ubu. Ta przestrzeń utopii jest pytaniem o to, na ile rzeczywiście to ten obszar rozciągający się gdzieś od Estonii po Bałkany, na osi północ-południe, na osi wschód-zachód, od Ukrainy po właśnie Polskę, no może być źródłem alternatywy, jakichś projektów, organizacji życia społecznego, politycznego, na ile takie, o chociażby, i to będzie pewno już moje też pytanie do, w pewnym momencie do Mikoły, na ile takie wydarzenia jak rewolucja ukraińska miały wymiar tylko lokalny, a na ile były wydarzeniami uniwersalnymi, niosącymi zapowiedź jakiegoś właśnie nowego społeczeństwa. Czy jest raczej tak, jak ostatnio coraz częściej zdarza mi się trafiać w komentarzach na przykład publicystów francuskich, co często odwoływać się do metafory króla Ubu, do pamiętnego dramatu Alfreda Jarry, który właśnie tę przestrzeń osadził w Polsce i z króla Ubu uczynił króla Polski, prawda? I niestety ta figura powraca, zwłaszcza po 2015 roku, odnosi się nie tylko do Polski, odnosi się do całej tej przestrzeni i wyraża niezrozumienie dla tego, co tu się stało po właśnie w ciągu zwłaszcza ostatniego roku. Dlaczego nagle zaczęliśmy mieć wątpliwość, że jesteśmy na Zachodzie, prawda? Albo inaczej definiujemy tę swoją obecność na Zachodzie. No i z tym zaczniemy się mierzyć. Moje pierwsze pytanie do panelistów. Prośba o na razie takie krótkie, określające powiedzmy mentalną geografię, taką, gdzie jesteśmy właśnie. Gdzie są nasze kraje? Leonidas, gdzie jest Litwa? Na wschodzie, na zachodzie, północy, południu, czy jeszcze może gdzieś indziej? Thank you, Edwin. So I have to say that this question is not very simple. I remember it was in 1996 that after one interview with the then Estonian foreign minister, Tomas Gendrik Ilves, who is president of Estonia now, there was a sort of shock in Lithuania because Tomas Gendrik Ilves made himself quite clear saying that Estonia has very little, if any, to do with Baltic states, because Estonia is a Nordic country, so Lithuania and Latvia could pass for Baltic states, it's up to them to define themselves, but Estonia is a Nordic country. And I remember the fuss it created in Lithuania. But then, of course, people started writing and thinking that, well, after achieving independence, the Baltic states had to face one simple fact. It was one thing to describe themselves as three sisters into that same cell of that same prison, which was for a long time. But then the fact was obvious that Lithuania and her background was quite different from Latvia's and Estonia's. Lithuania is in fact not only a Catholic country with its Lutheran sisters in the vicinity. Lithuania is a Central European country due to Vilnius, which was and continues to be very Polish, which was very Ukrainian, Belarusian, Jewish, Russian, a typical Central European city. At the same time, Lithuania could have become something very different if not Klaipeda or Memel, my hometown, which was to become a Lithuanian town. We know the history of how it happened. So Lithuania became a Baltic state due to Klaipeda and a Central European country due to Vilnius. So the Baltic states were defined or redefined due to some cultural and historical trajectories in the region. So Latvia could be dealt with as a Baltic state with German, Swedish, other Nordic influences, and Riga, a major city in the region. And Estonia could pass for a Nordic country due to Finnish and Estonian languages and their affinities, meaning that things are very far from obvious, very far from obvious. And I believe that the Baltic region will have to redefine itself many, many, many times. Well, curiously enough, when Edwin posed this question about Ubu-Rua, Ubu the king, according to Alfred Jarry, in Poland, meaning nowhere.
So what came to my mind was this tradition of contempt for Eastern Europe, which is very deeply embedded in Western Europe. It's a public secret that, well, if we read Larry Wolff's Inventing Eastern Europe, it's quite obvious that this tradition to have Western philosophers who treat Eastern Europe as the playground for their ideas, it dates back to Voltaire, Diderot, it dates back to Rousseau, who never, ever visited Lithuania. The constitution for Poland. So, and the same goes for Voltaire with this ambition. Well, he knew Prussia with Frederick the Great. He didn't know anything about Poland and Lithuania, but still he was writing about those countries. So this tradition to believe that the West emanates civilization vis-a-vis the vast land of barbarity with Russia first and foremost, and then some other lands. So it dates back to the Enlightenment, Europe, so nothing new under the sky, so to say. We have this trajectory. And then there is an antidote. When central European intellectuals, they revolt against this contempt. And it's very interesting, I think, a unique example with Oscar Miloš, a distant cousin of Czesław Miloš, who, as we know, was a French poet of Polish background, who fell in love with Lithuania and held a series of lectures at Collège de France about Lithuania as Athens of the North. So we have a messianic impulse which comes as an antidote against this contempt for the East and for the center of Europe. So, and then we have messianic self-descriptions and self-discoveries like this never-ending debate as to whether the center of Europe is in the Czech Republic or Ukraine or Lithuania. But this is something that goes against this well-established contempt. So, Edwin, I would say there are two kinds of responses. There is the Russian response with the self-contempt like Chadayev, when then you choose to believe that you are good for nothing. The Enlightenment bypassed your country, the same with the Renaissance. Of course, things were different with Ukraine, but in Russia we have this trajectory. If you are not fiercely chauvinistic, imperialistically minded, so then you, in a way, internalize this Western contempt for yourself, and that's the way Pyotr Chadayev describes Russia in philosophical letters. Or Vladimir Pecherin, how sweet it is to hate one's land and eagerly await its annihilation. So, and there is another trajectory. When you revolt against this, the way Kundera does, who talks about the treason of the West, or there is a messianic propensity. It's not awfully strong in Lithuania. I would say that the most, I think, plausible and interesting messianic poets and thinkers were Poles, or not Lithuanians in Lithuania. But curiously enough, I believe that we have historical trajectories. And what is very interesting, although we find ourselves in the 21st century, we are still coping with dilemmas left from the 18th century. Nothing has changed in these terms. So you remember Czesław Miloš in his Miloš's ABC, he writes about a very derogatory term, that is anus mundi. That is anus mundi, and that is a description of one German who left it about Poland during the Second World War. But again, this derogatory term or this attitude to Central Europe as the land where there is only barbarity and no principle of civilization can be discovered, this has to do with the mental geography of the West, or I would say the mental image or the political imagination of the West, if you will. So I remember there was a time when in Lithuania there was a joke, meaning that how much time do you have to spend in the United States trying to explain the difference between Russia and Lithuania, for instance. But I would say that, okay, but there is a long way to go. America is a very distant country. But the same used to happen in Sweden or Finland. Not in Finland, in Sweden, I would say, which is a neighboring country. Meaning that each time you would have to toil very, very hard trying to get rid of this stigma of an Eastern European. The stigma created by the West. And that's why I think it's very important to remember that there is a special category of Eastern and Central Europeans, people who try to return the sense of dignity to Eastern Europe.
I would say that Poland played a very important role in this way because Czesław Miłosz was one of those people. The same could be said about Jerzy Giedroyć. The same could be said about John Paul II. Eastern or Central Europeans who returned the sense of dignity to this region, described as the secondary or second rank Europe, so to say. And I would end by saying, I would finish my remark by remembering Czesław Miłosz. That was a very graceful description of the difference between West and East Europeans. Miłosz wrote that for an Italian from Tuscany, there is no reason to prove that he is from Europe. He starts celebrating life with a wine, with a glass of wine, with everything. He is just Italian and he's from Tuscany. And that's all. And the difference is that a Lithuanian or Polish, especially Lithuanian intellectual, should spend 2-3 hours trying to cover the territory of what it means to be a European, of course, in the audience of West Europeans. So this is a very difficult lot, and I don't think that we got rid of it. And I believe that on the one side, it's a stigma. On the other side, that's an identity market. Central Europe has always been very rich of identity markets. You remember when the Grand Duchy of Lithuania started crumbling, and what we had was a very tragic consequence of the divorce between Poland and Lithuania in terms of culture and everything. We had a very interesting situation before Lithuania proclaimed its independence, when one family member could regard him or herself as Belarusian, another as Lithuanian, the third as Polish. So I think it's still a possibility. Dziękuję bardzo. Będziemy jeszcze wracać już w kontekście bardziej politycznym, ale teraz przejdziemy na po osi, na drugi koniec stołu i też tego regionu, czyli do Czech. I poprosimy o zmierzenie się z tym samym pytaniem Radki Denemarkowej. Jak to pytanie o to, gdzie są Czechy, wygląda z punktu widzenia Czechów? Czy w ogóle ono wywołuje jakiekolwiek zastanowienie? Czy Czesi po prostu już dawno rozwiązali ten problem i wiedzą po prostu, gdzie są i nie zastanawiają się? Będę mówić po czesku, bo już jestem zmęczona tym, że na wszystkich konferencjach mówi się po angielsku. A na tych konferencjach się często mówi, że musimy zachować te nasze europejskie małe języki. A jednocześnie mówi się o tym, że musimy zachowywać nasze małe języki europejskie. Ja kamkolwiek przyjedę we świecie, ať je to třeba Čína nebo Kolumbie, tak většinou vědí, kde je Česká republika, takže musím začít Evropou. Kdekoliv bych mě pojechala v svět, nikt nevě, kde je Republika Česká, więc začínám od toho, že je v Evropě. A nebo řeknu Praha, ozvou se jména, co se týká literatury. Ozve se Franz Kafka a ozve se Milan Kundera. Albo povím Praga i vtedy dva kojaření. Franz Kafka. Franz Kafka psal německy, která si za svůj jazyk zvolil francouzštinu. Franz Kafka psal po německu a Milan Kundera začal psát po francouzsku. Když se mě zeptají jako literátky, kde je moje domovina, tak říkám, kiedy jako pisarki pytają mnie, gdzie jest moja ojczyzna, to mówię, że jest to cały świat. W oblasti literatury nikt nie ma problemu. Jeżeli chodzi o literaturę, to nikt z tym nie ma problemu, natomiast w każdej innej wszyscy mają problem z tym. České republiky, tak samozřejmě s tím jsou okamžitě spojené určité konotace, protože východní Evropa má nějakou nálepku, západní Evropa pak mají jednotlivé země nějakou nálepku a už jste zařazeni do šuplíku. Jeżeli chodzi o Republikę Czeską i w ogóle Europę Wschodnią, to zawsze są z tym problemy, ponieważ Europa Wschodnia zawsze ma jakieś takie naznaczenie bardzo konkretne, o ile w zachodniej Europie to są... Europa Wschodnia to jest zawsze już jakiś taki stereotyp, jakieś stygmatyzowanie. Ponieważ Europa jest nieco spojrzała, zwłaszcza w średniej wschodniej, tak są to wszystkie ta rezydua, dzieje, krzywd,
které si vlečeme po desetiletí a po staletí. Jeżeli coś łączy Europę Środkową, to są te dziesięciolecia, stulecia krzywd, dramatycznych historii, które razem niesiemy. Jakmile přijde k nějaké zákeřné situaci nebo k nějakému bodu, kde se to ve světě, jako například žijeme v roce 2016 a nikdy bych nevěřila, že se budou zase u nás třeba v Čechách vytahovat ty staré křivdy, že se objeví, co pak populismus a mediální kampaň, s tím jsem počítala, ale s tím, že se znovu objeví antisemitismus, rasismus, že se staré křivdy, to znamená, že sice France Kafku potřebujeme jako láku, my jsme součástí světové kultury, ale už se nechce přiznat, že Franz Kafka byl židovské rodiny, takže by žil déle, pravděpodobně by zemřel v koncentračním táboře a pokud by přežil, tak bychom ho odsunuli. Więc w związku z tym się co jakiś czas powtarzają, aż nie chce się w to wierzyć, dawne, stare jakieś krzywdy, wyliczenia, między innymi antysemityzm, prawda, cały czas się zachwycamy Francem Kafką i mówimy, że go potrzebujemy, ale nie chcemy już przyznać się do tego, że gdyby żył dłużej, prawdopodobnie skończyłby w obozie koncentracyjnym. A właśnie po roku 89 u nas neustále opakowała metafora, że Europejska Unia jest, że Europa będzie wspólną strzechą. Ja sobie myślę, że pak jsou to samostatné domky, kde se musíme naučit soužití a jakousi identitu, protože skutečně ta každá země má svoji mentalitu, svoje historii, svoji kulturu, protože když jedu i Austrálii, tak je tisíce kilometrů, nic se nemění. V Evropě, která je malá, tak jedete několik stovek kilometrů, někde několik desítek kilometrů, je jiný jazyk, mentalita, obsah talíře a jsou to drobné věci, které se skládají po staletí. Třeba si uvědomím, že ta hranice vede skutečně od člověka k člověku a jsou to potom drobné kroky, například dnes, že jste mi dovolili mluvit česky. Kiedy po 89 roku wchodziliśmy jakby do Europy, to mówiliśmy, że Europa to jest jeden dom pod wspólnym dachem. Tymczasem okazuje się, że to jest osiedle domów, każdy dom ma swój dach, każdy ma swoje zwyczaje. Niekiedy co kilkadziesiąt kilometrów zawartość, nie tylko język i mentalność, ale nawet zawartość talerza w porównaniu na przykład z taką Australią, gdzie setki kilometrów jest bardzo podobnie. Natomiast ta Europa to jest raczej, to są odrębne domki, które każdy ma swoje zwyczaje i każdy potrzebuje swojej odrębności, swojej intymności. A spíše se ukazuje po těch letech, když jste tady zmínil Kunderu, tak samozřejmě v té české společnosti se neustále připomíná ta slavná polemika z roku 68-69 mezi Milanem Kunderou a Václavem Havlem. Więc warto tutaj przypomnieć słynną polemikę z roku 68-69, intelektualną polemikę dotyczącą Europy między Milanem Kunderą a Václavem Havlem. Asi každý zná, možná mám jenom drobně připomenout, když to zjednoduším, šlo o to, že Milan Kundera nevěřil žádným občanským aktům angažovaným, kdežto Václav Havel, což se u něho ukázalo, že to byla správná taktika, že to je donkichotská pomalá práce, jestli chce člověk změnit společnost, nemůže čekat na nějaký projekt, že víme, že revoluce ani reformy ze zhora nic nezmění, že to je otázka, on tomu říkal, já to nemám ta slova ráda, ale použiju je, on tomu říkal existenciální revoluce, pak používal slovo duchovní obroda a sebeuvědomění člověka, že to je jediná cesta, samozřejmě je nejtěžší. Ale myslím, a dneska se ukazuje, že ani otázka demokracie, otázka lidských práv nemůžete nikde naroubovat, protože ta totalita trvá jiným způsobem. A třeba co se týká Čechy, které se velice orientují teď na Čínu a na Rusko, tak ten ekonomický pragmatismus zablokoval i te hodnoty, které já na Evropě mám ráda. To byla, żeby przypomnieć krótko, taka polemika. Kundera nie uznawał celowości, sensowności działań oddolnych, drobnych działań, które mogłyby zmienić rzeczywistość, zmienić świat. Tymczasem Havel na tym oparł swoją filozofię takiej jakby życia zgodnie z wartościami samoświadomości, drobnej pracy, która okazała się takiej niby dotki doszoterskiej, która wydawało się przez długie lata, że odniosła pewien sukces. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy w Czechach jest bardzo społeczeństwo zwrócone ku Rosji i ku Chinom, widzimy, że rzeczywiście te takie twarde, ekonomiczne kwestie jakby po raz kolejny spychają wartości na plan dalszy.
A také nemám ráda takové ty konstrukty nebo kliše, že existuje něco jako národní úděl. My máme v Čechách, že národním údělem být mezníkem mezi východem, západem a že nějakým způsobem to musíme vydržet, protože jestliže něco naroubujete, že to je národní úděl, tak na to se, tím se vysvětlí, že proto jsme třeba v tom roce 68 podepsali naše politická reprezentace moskevské protokoly, proto teď musíme zase být sticha, protože když to Rusko a Čína jsou tak silné, tak my musíme. To jsou nebezpečné konstrukty, které se přitom ještě v 19. století, protože to 19. století je teď pro mě velké téma, kde to začíná, všechny ty národní témata a národní zjednodušení, tak ještě třeba v Čechách to byla otázka rozhodnutí, jestli to češství nebo němectví, což je vlastně obrovské téma pro mě dodnes. Taka kwestia, która się zawsze pojawia już od XIX wieku, to jest kwestia tego losu narodowego, czy takiego dziejów narodowych konkretnych, przeznaczonych konkretnemu narodowi. Ja nie mam, nie podoba mi się to, ale w Czechach jest to bardzo silne zakładanie, że naród ma jakiś cel istnienia, jakieś swoje główne zadanie, albo taki jakiś modus operandi niezmienny. Między innymi w ten sposób mówiono w Czechach o roku 68 i o tym, że ostatecznie władze podpisały protokoły w Moskwie i że w tej chwili jakby to powraca, a chociaż tego początki to jest tak naprawdę wiek XIX i w kontekście Europy Środkowej, to już ja tutaj tak myślę, istotne właśnie podstawowe rozstrzygnięcie między byciem Czechem, a byciem Niemcem, czy też po prostu żywiołem czeskim, żywiołem niemieckim. Takže zase bych mluvila dlouho, protože viděna ta Evropa, nebo ta střední Evropa, naše oblast, je také důležité, v jakém kontextu to člověk vidí a tak dále. To bych ubírala moc času. Nedávno jsem byla na konferenci, kde jeden z účastníků si vzal slovo a mluvil 3/4 hodiny a bylo mu úplně jedno, že mu říkali stop, takže končím. Takže to, oczywiście má to bardzo cały szereg różnych kontekstów filozoficznych, historycznych, ale myślę, że na razie to wszystko. Będziemy jeszcze do tego tematu wracać. Dziękuję bardzo i w takim razie przesuwamy się teraz tutaj do nas. Ukrainę zostawimy na koniec, ale nie dlatego, że ją mniej cenimy, ale mamy specjalne pytania jeszcze. Natomiast Wrocław, no aż się prosi do pewnych, gdzie ta geografia mentalna miesza się jednak też z takim prawdziwym procesem geograficznym, jest symbolem no właśnie miasta, ale też społeczeństwa, które właśnie też fizycznie zmieniało swoje przypisanie, tak? Przesunęło się bardzo mocno w sensie geograficznym ze wschodu na zachód i Wrocław jest tym miejscem. Pamiętam, kilka miesięcy temu mieliśmy taką debatę z Tarasem Woźniakiem o pamięci i przyszłości Wrocławia i Lwowa, prawda? Takie miasta bliźniacze w jakimś sensie. No i pytanie właśnie, jak te procesy dla Polski, znaczy w ogóle dosyć wyjątkowe, bo jednak Polska pod tym względem jest krajem szczególnym, jeśli chodzi o te przemieszczenia i przesunięcia granic. Właśnie na ile one, ta realna geografia i procesy takiej geografii politycznej wpływają na naszą mentalną geografię, gdzie my jesteśmy, tak jak we Wrocławiu, w europejskiej stolicy kultury można o tym mówić. Pamiętam kilka lat temu miałam taką rozmowę z Timothy Pagerem o historii. O historii Polski i on powiedział wtedy, że tak, wyobrażona, szczególnie wyobrażona przez Polaków historia środkowej, a prawdziwa historia Polski to jest historia Europy Wschodniej. I niezależnie od tego, czy się z tym zdaniem zgodzimy, czy nie, to dotyka ono kilku kwestii. Pierwszą taką kwestią najbardziej namacalną jest to, że rzeczywiście no, możemy powiedzieć, że w Polsce, czyli nigdzie, bo ta gwałtowna zmiana terytorialna, która nastąpiła po II wojnie światowej, sprawiła, że no, jeżeli zapytamy, gdzie w tej Polsce, to co mamy na myśli, jeżeli mówimy w Polsce? Mamy na myśli Kamieniec Podolski, czy mamy na myśli Legnicę? Trudno jest tak naprawdę to na pierwszy rzut oka, to jest oczywiście proste, bo jest mapa, natomiast po głębszym zastanowieniu nie jest to oczywista odpowiedź, więc w tym sensie faktycznie Polska jest, można powiedzieć, że przez długie stulecia była niewątpliwie w Europie geograficznie, choćby wschodniej,
W tej chwili, natomiast Polska nigdy, jak sądzę, w takim myśleniu o naszym, o historii Polski, raczej ją chcielibyśmy usadawiać w Europie Środkowej, o ile nawet nie w Europie Zachodniej, bo przecież wspomniany tu Miłosz i rodzinna Europa i cały szereg polskich intelektualistów odwoływało się do tego, że Polska była częścią kultury europejskiej, rozumianej de facto jako zachodnioeuropejska. Frankofonia powszechna w Polsce przecież także na to wskazywała. Ja pamiętam, czytałam kiedyś reportaże Gabriela, gdzie on opisywał niezwykły kraj, gdzie w pociągach większość ludzi jest ubrana jak żebracy i większość ludzi mówi po francusku. Czyli mamy znowu to samo w Polsce, czyli nigdzie. Gdzie to jest? Na wschodzie, na zachodzie, w centrum? Natomiast myślę, że z drugiej strony, nawiązując do naszych czeskich sąsiadów, chyba w przedostatniej albo ostatniej powieści Jachima Topola także pada pytanie, co to jest Europa Środkowa? I okazuje się, a zwłaszcza co to jest Europa Wschodnia, okazuje się, że Europa Środkowa jest generalnie na zachód od Europy Wschodniej. To znaczy, my, bohater wschodnia, okazuje się, że ta Europa Wschodnia to jest jeszcze ten kawałek na wschód. Tu, gdzie u nas, to jest środkowa. A więc Europa Środkowa to jest takie miejsce, taki przedsionek tej Europy Zachodniej. My wiemy, że nie jesteśmy jeszcze tą Europą Zachodnią, ale wschodnią to na pewno, bo tak jak tutaj to już padało, bo wschód to jest już barbaria, to jest dzicz. Więc my jesteśmy w takim przedsionku Europy, trochę może gorszej, ale jednak nie wschodniej. Tymczasem geograficznie to przesunięcie granic spowodowało, że faktycznie Polska w tej chwili jest, można powiedzieć, geograficznie w centrum Europy. I jeżeli rzeczywiście pomyślimy o tym, że Europejczycy środkowi, czy centralna Europa to jest Europa, która aspiruje, jakby która się nie koncentruje na sobie i nie uważa, że tylko odnosi się cały czas do Zachodu, to zapewne w tej centralnej Europie jesteśmy. Natomiast ja myślę, że Europa Środkowa to jest w ogóle cały czas konstrukt, to jest właśnie ta przestrzeń utopii cały czas. I jest to przestrzeń, która nigdy realnie nie zaistniała, bo nie sądzę, żeby wynikała ona z potrzeb mieszkańców Europy Środkowej, takie określenie, żeby wynikało. Zawsze był to jakiś konstrukt intelektualny, który budowaliśmy sobie, żeby opisać swoje miejsce. A jak się ma do tego Wrocław? No Wrocław w ogóle jest miastem niezwykłym, bo on w Polsce był bardzo krótko. Wiadomo, że wszystkie kamienie we Wrocławiu mówią po polsku i Odra szumi po polsku i tak dalej. Ale jednak Wrocław był miastem i polskim, i czeskim, i habsburskim, i pruskim. I także w czasie, kiedy przynależał do różnych państw, samorząd Wrocławia bardzo samodzielnie sobie poczynał także ze swoimi władcami, których był lennikiem. Więc sądzę, że Wrocław to jest być może o tyle miasto nieśrodkowoeuropejskie, że właśnie chyba stosunkowo mało jednak przejmuje się tym, co o nim sądzą inni. Ja pamiętam, Janusz Tischler kiedyś przyjechał do Wrocławia i powiedział, to jest wspaniałe polskie miasto, bo w każdym polskim mieście słyszymy, a Warszawa się nami nie interesuje. A we Wrocławiu wszyscy mówią, a my się nie interesujemy Warszawą. Więc pod tym względem rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na Europę Centralną jako na miejsce, które się zawsze identyfikuje, tej identyfikacji szuka wobec zewnątrz, wobec innego, to Wrocław raczej taki nie jest. Dziękuję bardzo. I w takim razie przechodzimy do Ukrainy, do Mikoły Riabczuka. Od razu to pytanie, to które odpowiadamy wszyscy, od razu wzbogaciliśmy drugie. Zmierzyli się też, na ile ta odpowiedź o geografię mentalną przekłada się potem na projekty polityczne, na ile ona kształtuje wyobraźnię polityczną i no właśnie, jak to się przekłada, ta odpowiedź, gdzie jesteśmy na to, kim jesteśmy jako podmiot polityki wewnętrznej i międzynarodowej. Proszę Państwa, Ukraina to bardzo dziwny kraj, bo chyba ostatni kraj w Europie, który jeszcze wierzy w ideę Europy, nawet potrafi walczyć o tę ideę. I to cały paradoks, że idea już jest prawie martwa, a jeszcze jeden kraj pozostaje, który tak utopijnie wierzy w tę utopię. Kraj naprawdę bardzo dziwny, bo
właśnie zderza się tam dwie różne utopie. Chyba w każdym kraju zderzają się dwie różne utopie. Utopia postępowa i utopia, że tak powiem, konserwatywna, tak, retroakcyjna. Nie wiem, jak to określić. To jest naturalnie, to jest wszędzie. Wszędzie od początku utopie powstały jako reakcja, jako wizja przyszłości w czasie linijnym. Tak? Musiał powstać ten czas linijny, historia linijna. Musiała skończyć się historia cykliczna, a zaczęła się linijna. Tak? Gdzieś od renesansu, od oświecenia mniej więcej. I utopie pojawiają się właśnie wtedy jako wizje postępowe. Ale też jako reakcja na ten postęp pojawiają się utopie reakcyjne, konserwatywne. W naszych terenach ta postępowa utopia, czy w szatach liberalno-demokratycznych, czy raczej w socjalistycznych, komunistycznych, zderzała się z utopią pańsłowiańską, czyli no nie całkiem ukraińską, że tak powiem, raczej rosyjską, przynajmniej została zmonopolizowana przez Rosję. I te zderzenie trwało przez dziesięciolecia, to znaczy chyba tylko w ostatnich latach w jakimś stopniu dzięki tej inwazji rosyjskiej już ta druga utopia została całkiem zdekonstruowana, zdemisowana i niepopularna. Ale nadal pozostaje ta utopia postępowa w szatach europejskich. I to jest trochę oczywiście dziwne, bo tutaj już tej utopii nie widzę. I to, co mamy w Ukrainie, to zresztą nie jest jakaś wyjątkowe wydarzenie, chociaż niektórzy fachowcy, jak na przykład Ilja Gerasimow czy Timothy Snyder, określa rewolucję ukraińską jako pierwszą postmodernistyczną rewolucję. Ja nie bawię się w te rzeczy postmodernistyczne. Ja sądzę, że to jest taka normalna, doganiająca rewolucja, czyli to jest mniej więcej powtórzenie tego, w 2004. Teraz jest trzecia próba. Może się uda, może nie. No, miejmy nadzieję, że się uda. Ale to jest właśnie powtórka tego, co było tutaj w Europie Wschodniej czy Środkowej. I idei są właśnie te same. Mówiono zawsze o głównej idei tych rewolucji jako idei wolności. Oczywiście to brzmi pięknie i to jest naprawdę bardzo, bardzo romantyczna idea, ale były jeszcze dwie bardzo ważne rzeczy w tych wszystkich rewolucjach, a to była idea narodowo-wyzwoleńcza, czyli możemy określić jako nacjonalistyczna, bo chodziło o wyzwolenie spod dominacji moskiewskiej i to była oczywiście idea dobrobytu. Każda ta utopia ma wizję postępową, a postęp jest związany nie tylko z wolnością, ale także, ale można, a może nawet i najpierw z dobrobytem, z tym właśnie welfare state, z państwem powszechnego dobrobytu. I to było ważne i to pozostaje ważne przynajmniej w naszych terenach. Tylko że jak ja teraz widzę w Europie, ta idea nie wypaliła. Nie wypaliła z prostego powodu, nie dlatego, że to jest kryzys, nie, to jest kryzys demokracji liberalnej, tylko nie dlatego, że za dużo, tylko za mało tej demokracji liberalnej, a szczególnie liberalnej, tego wątku liberalnego. Ja spróbuję wyjaśnić, bo ja obawiam się, że my powtarzamy w Ukrainie też te wszystkie iluzje i będziemy podobnie rozczarowani w Europie, tak jak już koledzy na Węgrach czy gdzie indziej są rozczarowani. A właśnie o co chodzi? Utopia postępowa, czyli właśnie ta nie socjalistyczna, tylko właśnie liberalno-demokratyczna, która rozwinęła się w XIX wieku, ona oczywiście ona zaowocowała w tym państwie dobrobytu, głównie dzięki temu, że pojawiła się demokracja socjalna, która rozwiązała w jakiś sposób ten konflikt, ten marksistowski, fundamentalny konflikt między pracą a kapitałem. Tak? Między kto ma i kto nic nie ma. Tak? Ale rozwiązała w sam sposób taki paliatywny, czyli po prostu wypchnęła ten konflikt, ten problem w trzeci świat. I teraz właśnie mamy powtórkę tego konfliktu, tylko już na skali globalnej. To znaczy ten konflikt został jakby zapchany pod kanapę, czy pod kyłem, pod dywan, ale nie rozwiązany.
został po prostu wypchany z pierwszego światu w trzeci. Teraz mamy konflikt na skali globalnej i ja osobiście rozwiązania tego konfliktu nie widzę. To znaczy, no, teoretycznie mogę, bo to już będzie moja utopia, tak? Już pozwolę sobie, bo to jest taka już refleksja na powieść, bardzo, bardzo dawną powieść Jeana Raspaja, która nazywa się Obóz Świętych. Opowieść, która powstała chyba w roku 73, to już dawno temu, jeszcze nie było tych licznych uchodźców jak teraz, ale nie było tego kryzysu, tak? ale on już jakby przewidywał te rzeczy. On tam modeluje taką sytuację, kiedy raptem z powodu takiej ogromnej biedy na świecie, raptem ludzie z trzeciego świata zaczynają na statkach przypływać do kraju Europy. I to w takiej ilości, że po prostu nikt nie potrafi wstrzymać, znaczy, no bo strzelić nie mają odwagi, a jak nie strzeleć, no to już nic nie da się zrobić. I to jest model takiej bardzo trudnej sytuacji, która w 73 roku wyglądała zbyt utopijną, teraz zostaje już bardziej rzeczywistą. Raspaj nie proponuje żadnych receptów i po prostu bardzo smutnie to wszystko opisuje, jak upada cała ta Francja. Natomiast ja już w tej swojej refleksji pisałem i chciałbym jeszcze tutaj teraz powtórzyć, że oczywiście wyjście mogłoby być teoretycznie z tej sytuacji, ale ono by potrzebowało no, przynajmniej trzech zasadniczych zmian. Po pierwsze, zupełnie inne podejście ludzkości, całej ludzkości do zasobów globalnych, czyli zastanowienie tego rujnowania ziemi, które prowadzimy, zatrzymanie tej hiperkonsumpcji, w której żyjemy. No niestety, większość, no, przynajmniej tak zwany pierwszy świat, ma ogromny grzech hiperkonsumpcji. Znaczy, potrzebuje, spożywa o wielu więcej niż naprawdę potrzebuje. A to by potrzebowało zmian świadomości i tak dalej. Trudne bardzo zmiany, to można zrobić tylko na skalę jakiegoś rządu globalnego. Nie wyobrażam sobie tego. Na razie. Po drugie, oczywiście potrzebna była zmiana cała z tego systemu ustroju gospodarczego światowego. To, o czym mniej więcej pisze Wallerstein i jego koledzy. Co też trudno sobie wyobrazić, bo w dużym stopniu te nierówności strukturalne, które powstały w ciągu stuleci, istnieją i sami siebie odtwarzają i zmienić ich ja nie widzę też możliwości. A to znaczy, że ta przepaść między pierwszym, trzecim światem będzie istniała i będzie nadal pogłębiała się, bo takie są warunki, jest taka struktura gospodarki światowej, czyli taryfy i wszystko inne. I trzeci problem, który może jest najłatwiejszy do rozwiązania, ale też trudny, to znaczy tolerowanie tych wszystkich reżimów skorumpowanych w trzecim świecie przez pierwszy świat, bo przecież ci ludzie, którzy kradną i w Ukrainie, i w Rosji, i w Afryce, ukrywają te swoje pieniądze, te swoje statki na Zachodzie i bardzo, bardzo skutecznie. I Zachód jest zadowolony, i oligarchowie są zadowoleni, wszystko w porządku. Także tutaj jest taka cała konspiracja i cała ta pomoc krajom biednym, afrykańskim jest bez sensu tak długo, jak ta cała pomoc jest z powrotem, te pieniądze są prane w tych samych bankach zachodnich. To jest trzeci problem. Także wszystkie te trzy rzeczy są na razie moim zdaniem nie do rozwiązania, są bardzo poważnym wyzwaniem i tak długo, jak oni nie będą rozwiązane, tak długo będziemy mieli te narastające kryzysy i te wszystkie rozczarowania. I już kończąc, ja jeszcze raz chcę do tego czasu poruszyć, czyli ta utopia postępowa europejska. Ona miała oczywiście swoje zalety, ale ona jakby nie doceniała nie tylko problemów kultury politycznej, mentalności, co jest teraz już coraz bardziej uznawane, już to jakby teoretycznie rozumiemy, ale ona nie uznawała też tych problemów strukturalnych, które są bardzo głębokie i które nie pozwalają na wyrównanie poziomu życia tych różnych narodów, niezależnie od tego, jakie oni wysiłki dokładają. Mikołaj, jeszcze skoro masz mikrofon, to drugą rundę jest takie, bo na razie zdiagnozowaliśmy mniej więcej, gdzie jesteśmy na tej mapie, jak to też wpływa na politykę. To pytanie też już adresuję do reszty pana. Jeżeli
zbudowany ten system, o czym ja mówiłem, to jest właśnie tak struktura wygląda tego wszystkiego. No, mogą być jakieś wyjątki, ale w zasadzie nie. Także nawet, no wiecie Państwo, nawet cała ta rewolucja ukraińska, która była tak w zasadzie no, w pewnym sensie triumfem idei europejskiej i ideałów europejskich, ale też jednak została jakby zmarginalizowana. Ja do tego czasu jestem pytany przez dziennikarzy, a czy był to pucz, czy to była rewolucja? Ja mówię, no koledzy, a co było to w Pradze, a co było w Berlinie, rewolucja czy pucz? No trudno, nadal muszę te głupie pytania wyjaśnić. Także no niestety nie wierzę. To wróćmy w takim razie do Czech i to samo pytanie w takim razie, czy Europa Środkowa, Czechy na przykład mogą być źródłem inspiracji dla Zachodu. Co jakiś produkt eksportowy, ideowy, jaki macie? Ja na to odpowiem właśnie tady, jak jste mluvil, tak mě to zase inspirovalo, že my vždycky tady, když mluvíme o té střední východní Evropě nebo vůbec o Evropě, tak vždycky hledáme, proč něco funguje, nefunguje, co se to vlastně děje. Ale když to obrátím, tak třeba ty poslední dva roky ukázaly, že Evropa je oblast, ve které nebo podle které chce žít spousta lidí ve světě, nebo je to prostor, kde se přes všechny problémy určité kroky, které se blíží té utopii jisté spravedlivé společnosti, minimálně kde je právní stát například, nebo kde se snažíme o důstojný život pro každého, že se to povedlo. Jenom ty lidé ve světě, když to zjednoduším, kteří k nám přichází, podobný systém vytvořit. Ostatnie dwa lata pokazały tę migrację, że wielu ludzi na świecie cały czas marzy o tym, żeby żyć w Europie, gdzie pewne zasady związane z państwem prawa, ze staraniem się o godne życie dla każdego obywatela są nadal bardzo atrakcyjne i że oni to widzą, że to jest atrakcyjne, natomiast nie potrafią, nie wiedzą, w jaki sposób mogliby to wprowadzić u siebie. Tak si myslím, že i to se týká to, co se teda bohužel povedlo a bylo to skutečně hlas ze zdola v tom roce 68, který prolomil tu lhostejnost, že se povedla i jedna věc, která se nevede v současné nebo v těch posledních dvou letech, kdy když je nějaká krizová situace, tak objevuje se to i v jazyce, ten to nasává. Například ve slově solidarita, že místo, aby byla ten pozitivní význam solidarity, tak se zase vracíme do té solidarity národních zemí nebo toho vidění nacionalistického, jako kdyby ty práva se dělala potom pro, já nevím, pro Angličany, Čechy, Poláky. Takže, ale existovala jistá rovina, která byla v té kulturní oblasti a to je rovina společného lidství, která vede, a to nedám, že ta hranice vede od člověka k člověku. A vlastně já musím říct, že teď píšu o Evropě jsem psala pro Dandu, to je takový čínský sborník, nebo čínský, který může vycházet jenom na Tajvanu. A z hlediska Číny samozřejmě ta Evropa je oblast, kterou si skopírovali samozřejmě ve všech možných směrech a mocensky by ji třeba chtěli ovládnout, ale mluvím o tom proto, že tehdy jsem zase pochopila, jak jsem byla velice kritická k ideji Evropské unie, tak ta pozitiva přetrvávají. A ta je potřeba, než potřeba připomínat, než to, co nás rozděluje, nebo a také už mě musím říct, leze na nervy právě to dělení, protože i v té Evropě, když se sejdete i na těch konferencích i mezi lidmi, kteří jsou vzdělaní, tak když, to jsem zažila jednou, že Francouz řekne, ale kultura, to jsme my Francie a to ostatní jsou nedochůdčata, zvlášť ta východní Evropa, to jsou země, které jsou ještě v pubertě. Takže už máte pozici občana druhé kategorie. A to myslím také musí přestat v rámci Evropy. Kiedy to, co widzimy, to widzimy to, ja widzę to, że w Chinach na przykład jakby cały czas model Unii Europejskiej jest atrakcyjny i że stara się przenieść go w te inne kulturowe, w inne kultury w sposób jakby jak najwięcej instytucji czy rozwiązań, w których my już w tej chwili dopatrujemy się raczej różnych patologii,
że jako całość on jest postrzegany jednak mimo wszystko pozytywnie, jako coś, do czego należy dążyć. My tutaj dostrzegamy patologię tych procesów, bardziej ich wynaturzenia, nie widząc ogólnego pozytywnego ich obrazu. Zresztą to dotyczy nie tylko tego rodzaju zjawisk, także jeszcze czasów przed 89 rokiem, na przykład roku 68, kiedy w Czechach, w Czechosłowacji, kiedy istniała pewna solidarność, taka rozumiana ogólnie, a dzisiaj nawet takie słowo jak solidarność bardziej jest traktowane pejoratywnie, jako na przykład solidarność narodowa, czy solidarność pewna. Years of my life, which I wouldn't describe as unhappy years of my life in the European Parliament in Brussels, I would say that I've seen so much naivety of Western Europe that, you know, there is something that has to be learned from Central and Eastern Europe, and that's for sure. First and foremost, the question of Edwin is very, very relevant, since we are talking about some sort of export and import of utopian mindset. The utopia, which has been at least fueled and supported in Eastern Europe, but which is quite widespread in the West, is the utopianism of human rights. I'm a human rights defender myself, please don't get me wrong, and I'm absolutely deadly serious about human rights, but the problem is that what was striking was that I've seen many curious things concerning mental geography, which was mentioned by Edwin several times. Let me explain this. When it comes to human rights ideology in the 20th century, there is a very firm monopoly, very firm moral monopoly in North America and Western Europe. They firmly believe that they can lecture East and Central Europeans on human rights. When it comes to the Gallery of Saints, it is only Russians, Ukrainians, Czechs, Václav Havel, the Solidarity People of Poland, that is Andrei Sakharov, Vladimir Bukovsky, that is, you know, the Gallery of Saints, Elena Bonner, Pietro Grigorenko, Sakharov, award in the European Parliament, which is the supreme award for human rights and democracy. There was not a single person in Western Europe to be selected as the symbol. That was only from Eastern Europe, which clearly sends the signal that although NGOs and policymakers, they reserve the right to lecture East and Central Europeans about human rights, when it comes to the real things, things on the ground, they cannot manage without Eastern and Central European examples and practitioners. And this brings me to the thought that what happened was that they started confusing very obvious things. In Eastern and Central Europe, human rights were not a utopia. That was part of dissent. That was the dissent, which was absolutely instrumental and indispensable after the Helsinki Accords. This allowed to delegitimize the Soviet Union. And the Helsinki groups in Kiev, Moscow, Vilnius, and Tallinn were instrumental in dismantling the empire symbolically and politically. In the West, I'm afraid to say, this was just a kind of control of political vocabulary, the struggle for political vocabulary. That was quite naive, so to say. And that's why when I see the reports, I was the rapporteur on the 2011 report on democracy and human rights in the world, myself. And when I can witness what's happening when people prepare the reports, and they regard the loss of human life among journalists in Russia, killing and political assassinations in Russia and China have the same kind of problem as Edward Snowden in the United States, or some other things, I think that's the sancta simplicitas issue. That's the holy naivete, meaning that they appropriated, they hijacked the entire narrative of Central and Eastern Europe without noticing it. But at the same time, they reserved the right to lecture these people, mixing it up and simply losing any kind of raison d'etre, stripping themselves of this raison d'etre. Why I'm mentioning this sense of being, sense of existence? Because for obvious things, people needed inspiration. Before the Second World War, that was the Spanish Civil War, which was the raison d'etre for Trotskyites and Stalinists, or for West Europeans. Things are that they're over, so that's why they needed the new inspiration, and that was human rights. That's something that came from Eastern and Central Europe, filling the gap, so to say. But I am not
very optimistic about the success of human rights discourse because of many obvious problems. Can we believe that it's possible to pursue this politics to such a degree that, you know, the Dutch or Swedish standards in gender equality would apply to Iran or the Arab countries? You have to be incurably naive to believe that this would happen in the coming 5 decades or so. But what is part of East Central European legacy or active, so to say, which could be used in the West, I think, and I mean it, that would be Jerzy Giedroyc's or Czesław Milosz's legacy in terms of self-definition. For instance, in Lithuania, I believe, it was very helpful trying to overcome our moral provincialism, especially Lithuanian nationalism. I remember after the collapse of the Soviet Union, nationalism was approached as the sole instrument of self-definition and, you know, the return of the sense of pride. All of a sudden, Lithuania, which was driven by the idea that let's discover what is Lithuanian in Lithuanian history, all of a sudden it was replaced by another paradigm. Let us discover what is related to the Grand Duchy of Lithuania. Let us discover the Ukrainian, Polish parts of our history. And when I heard the young people celebrating the Litvaks in Lithuania, Litvak painters, when Lithuanians started celebrating Czesław Milosz in literature, or for instance, Chaim Sutin in painting, I understood that this is quite important even within the wider context. Why am I saying this? Because, ladies and gentlemen, what happened to Central Europe, meaning the Grand Duchy of Lithuania plus the Polish Kingdom, the Rzeczpospolita, was an early, if you will, an early anticipation of the same European Union. Just compare the highly centralized monarchy like Spain or France to the Rzeczpospolita, and you will have roughly the European Union vis-a-vis homogenized empires. So these early anticipations of this sort of social and political order is the best antidote, a best against our self-contempt. And I believe that the idea that Paul Celan could be as Ukrainian and as Romanian as he was Austrian as a poet, the idea that Chaim Sutin is as Lithuanian and as Belarusian as he was French, and as a friend of Amedeo Modigliani, that's the best case scenario for Western Europe as well. They could assume that the problem lies in Ubu Hua, in Ubu the King, meaning that painful and difficult memory and identity politics of Central Europe, which is, you know, somehow disappointing. But we could say many things about naivete and moral provincialism of the West when it comes to the history of Central and Eastern Europe. So that's why the application of this pattern, when you regard a Lithuanian Jewish or Lithuanian Polish as inescapable part of your culture, could be absolutely vital for the EU if it wishes to become a fact of the 22nd century. If we are unable to celebrate an Italian, a Spanish, or French painter or writer or a Polish architect as something on our own, then vote to the European project. But that was part of our history. So that's why somehow it's quite, I think, wise to rediscover what has been successfully forgotten or marginalized by the prevailing pattern of history. So with this, I would remain quite optimistic. I would say that it's very important just to follow the path of Czesław Milosz, or if you will, a Polish writer and cultural personality, Krzysztof Czyżewski, insanely. They discover province. They transcend this sort of paradigm of center vis-a-vis the periphery. What is the real problem of the West is this dilemma, not to say the Manichaean divide between the center and periphery. It was the issue with older politics, but look at Great Britain after the Brexit. What happened was that they started mixing it up. The center moving to Brussels, and periphery left for the UK itself. The periphery suffering from all-powerful Brussels. If we want to make things easier, we have to transcend this narrative and paradigm of the center versus periphery. And we have Milosz, who was absolutely European, stunningly European in Switzerland, where the native realm, Radzinia Europa, was written. He started thinking about the book in Switzerland, in a small village,
But he was as European in Paris, Berkeley, Warsaw, or Vilnius as he was in his Šateini, a small Lithuanian village. And the same applies to Čiževski, who is trying to be a borderland person. He was trying to be just a European in Krasnogruda and Seini. That's the pattern for Europe. If we still think in terms of center and periphery, there will be thousands of reasons to envy London or Paris or Madrid, and there will be a thousand of reasons to hate or despise the periphery of Europe. If we can discover the province as a sort of, you know, as a sort of idea for self-definition for Europe at large, I would believe that that would be the idea which we can export. This is very much of a Polish idea. And Lithuanian at the same time. Dziękuję bardzo. To w takim razie celowo Katarzynę Łuczkiewicz zostawiłem na koniec, bo nie odmawiając oczywiście prawa do odpowiedzi na to samo pytanie, ale chciałem dołożyć takie, spodziewając się, że być może gdzieś się pojawi taka właśnie odpowiedź jak u Leonidasa, to znaczy, że jest coś, co można zakomunikować pozytywnego. No i właśnie mamy tę Europejską Stolicę Kultury, która jest próbą, prawda, właśnie zakomunikowania jakiegoś czegoś, nie tylko nam sobie, ale również na zewnątrz, więc na ile... No po już ponad połowie roku, tak, trwania tego projektu, jak oceniasz, że rzeczywiście ten komunikat dociera, tak? Na ile jest zainteresowanie właśnie tym, co mamy do powiedzenia? To znaczy, ja się cieszę, że padło nazwisko Krzysztofa Czyżewskiego, ponieważ no, i tej jego idei dowartościowania peryferiów jako bardzo wartościowych, o ile nie najwartościowszych elementów systemu w ogóle, bo być może w ogóle to jest coś, czego trzeba Europę nauczyć, bo jak popatrzymy globalnie, no to Europejczycy nie bardzo chyba chcą się przyzwyczaić do tego, że no są peryferiami w tej chwili i będą coraz bardziej, ale to tak ogólnie rzecz biorąc, ogólnie to ujmując. I także w pewien sposób to nawiązuje do tego pytania ostatniego, to znaczy ja myślę, że naprawdę nie ma aż tak dużego znaczenia, co się dzieje obecnie we Wrocławiu, co sprawiło na zewnątrz. Bo cały ten właśnie wrocławianie czy dolnoślązacy przestali być, jakby określać się względem tych, którzy są na zewnątrz, a zaczęli się określać sami jakby na zewnątrz. Zaczynamy się, ta pogóra, żeby coś eksportować w dyskusjach o wartościach, które nowa Europa czy Europa centralna mogłaby dać Europie starej. Ten temat wybrzmiewa, że tak naprawdę ta Europa tego nie chce. Europa chce, żebyśmy nie tracili okazji do bycia cicho najczęściej. I w pewien sposób należy to też brać pod uwagę, że tak jest. Ale rzeczywiście to, co jest ciekawe, co tutaj także padło, to jest ta kwestia praw człowieka, właśnie tego, w jaki sposób prawa człowieka w Europie Środkowej przed 89 rokiem były traktowane. Ten sposób można go nazwać naiwnym, ale ten sposób de facto w latach 70. takie dosłowne rozumienie praw człowieka jako sfery wartości, a nie tylko pewnego dyskursu politycznego, umożliwił współpracę opozycjonistów na przykład z różnych krajów, na przykład tak odrębnych mentalnie jak opozycjoniści polscy i czechosłowaccy, dzięki czemu powstała Solidarność Polsko-Czechosłowacka i de facto stał się siłą napędową pewnego ruchu, który miał realne polityczne później przełożenie, niezależnie oczywiście od wszystkich innych powodów, dla których zmiany 89 roku zaszły. Więc oczywiście to było bardzo duże zaskoczenie dla Europejczyków ze Europy Środkowej, kiedy okazało się później, że zachodnia Europa traktuje właśnie przedmiotowo zupełnie jako pewne narzędzie ten dyskurs praw człowieka i kiedy okazuje się, że prawa człowieka to jest coś, co sprawia, że Andras Breivik musi mieć nowe gry komputerowe w więzieniu, bo jak nie, to jego prawa są łamane. To jest cały czas gorzej rozumiane jeszcze w Europie Centralnej. Być może ta naiwność to jest wbrew pozorom pewna wartość, która jednak, jak sądzę, ona nie jest oczekiwana. Z punktu widzenia Polski i Wrocławia, który jest miastem przesiedleńców, gdzie nastąpiła całkowita wymiana w ludności po II wojnie światowej, to, co rzeczywiście jest wartością,
To jest umiejętność funkcjonowania właśnie w sytuacji zmiennych struktur, w sytuacji niedookreślonych relacji, w sytuacji niedopracowanych procedur lub właśnie takiego głębokiego chaosu, które my w Europie Środkowej musieliśmy sobie wypracować przez te tysiąclecia, przez te stulecia istnienia bezpaństwowości albo w takiej państwowości, która była nam wroga. I to jest na pewno, jeżeli miałabym mówić o pewnych wartościach, które oddzielają, z jednej strony łączą różnych środkowoeuropejczyków, a z drugiej strony odróżniają nas od innych Europejczyków, to jest właśnie ta zdolność do funkcjonowania w świecie niedookreślonym formalnie, niedookreślonym państwowo, w takich luźnych strukturach, bo w ten sposób rodziła się zarówno ruchy narodowo-wyzwoleńcze w Europie Środkowej, XIX-wieczne, ruch oporu w czasie II wojny światowej, ale także na przykład opozycja polska, która dzięki umiejętności funkcjonowania właśnie na takich zasadach bez konkretnych struktur w ogóle mogła funkcjonować i mogła odnieść sukces. Natomiast i być może taka zdolność do odnajdywania tożsamości bez struktur, bez jasnych granic, bez procedur jest tym, co nas wyróżnia. Natomiast czy będzie to traktowane jak wartość, to jest już pytanie tego, kto to będzie chciał potem jakby przyswoić, czy odebrać, czy uznać za potrzebne. Zapraszam Państwa, potem jeszcze naszych gości poproszę o spuentowanie, ale być może macie Państwo pytania albo komentarze. Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Nazywam się Leszek Malinowski. Chciałem przede wszystkim przekazać na pańskie ręce Ukraińcom życzenia i to, że wszyscy w Polsce wam dopingujemy. Pokazaliście coś niesamowitego. Mówił pan o tym, że to była rewolucja industrialna. Więcej. Pokazaliście, że rosyjski niedźwiedź już nie ma zębów, oprócz tego, że jest wyleniały. I to jest jak gdyby jedno z pytań do pana. Ja stawiam tezę. Ja uważam, że Rosja umiera. Długo i boleśnie, ale umiera. I pytanie takie właściwie zasadnicze. Wyeksportowaliśmy do państwa pana profesora Balcerowicza, czy właściwie sam się wyeksportował. I czy, jak pan sądzi, czy polska zaraza, którą fantastycznie reprezentuje, oczywiście w cudzysłowie ta zaraza, ma szansę u państwa zaistnieć tak jak u nas? Akurat nie lubię tego określenia, ale wiem, o co chodzi. I czy ten eksport uda się na Białoruś? To ten, jeżeli do pani można, wie pani co, polemizowałbym z tymi Chinami, jeżeli mówi pani, że wzięli to, co najgorszego z socjalizmu i kapitalizmu. Nie. Oni wzięli to wszystko, co jest najlepsze z tych dwóch idei, ale przede wszystkim u nich zawsze funkcjonował feudalizm. Zapomniała chyba pani o tym. To jest moje zdanie prywatne oczywiście. I śmiem twierdzić i śmiem sądzić, że najbliższe lata i najbliższy rozwój cywilizacyjny całego świata będzie polegał tylko na feudalizmie. Poproszę popatrzeć na wszystkie korporacje. To tyle. Dziękuję uprzejmie. Ten będzie lepiej. Zbierzemy kwestię i potem już zbiorczo odpowiemy. A bardzo proszę. Zadziała? Ja mam taki komentarz. Bardzo się cieszę, że pan Jabczuk wspomniał Immanuela Wallersteina, który niestety jest zbyt rzadko w Polsce przypominany i do którego się odnosi. Ponieważ on dobrze by tłumaczył naszą sytuację, znaczy on Europę, co nazywamy środkową, nazwałby półperyferium, czy nazywa, co powoduje sytuację schizofreniczną, co jest naszym minusem, jednocześnie plusem. To znaczy powoduje takie sytuacje, że czasami jesteśmy właśnie lekko zapóźnieni intelektualnie, bo czterotomowa praca samego Wallersteina wciąż nie jest przetłumaczona na polski. Modern World System, a z drugiej strony jesteśmy bardzo autokrytyczni i ciągle kogoś musimy doganiać. To znaczy ten mit Europy, który jest mitem Europy Zachodniej, powoduje, że jesteśmy tymi drugimi i ciągle musimy gdzieś gonić, co powoduje do większej mobilizacji. A z drugiej strony co do innych stosunków peryferium centrum, to z Warszawą. We Wrocławiu Warszawa kojarzy się głównie z wywozem cegieł oraz z tym, że powstają tam niezbyt ciekawe pomysły polityczne, które nam się tu próbuje eksportować.
A poza tym, jak tam wyjeżdżam, to czuję się, jakbym wyjeżdżał trochę do innego kraju. Także być może faktycznie jakaś lokalna tożsamość mi się zbudowała. A choćby nawet to, że żeby pisać w ogóle do poczytnych tygodników typu Polityka, czy też nawet do Rzeczy, trzeba mieszkać w Warszawie, żeby być stale w redakcji, co uważam trochę za dziwne, bo mamy cudowne miasta takie jak Wrocław, Kraków, Lublin i Szczecin i Gdańsk, które są trochę pomijane. A propos tych relacji centrum-peryferii. Dziękuję bardzo. Kto? Pan? Tak, bardzo proszę. Ja mam pytanie, żeby w ogóle zdefiniować tą utopię, o której mówimy, bo na przykład dla mnie utopia, nie wiem, czy to wynika z mojego wieku, już jest takim podejściem ekosystemowym, jest organizacją turkusową Friedricha Laloux i właśnie już odejściem od korporacji, które już są przeżytkiem i wejściem w coś zupełnie innego, w samozarządzające się jednostki, w nie rewolucji od dołu do góry, tylko z jednostki ze środka jakby ta cała organizacja, rzeczy związane z kohabitatem na przykład i to jest dla mnie utopia. Także jakby mogli Państwo zdefiniować, czy to jest ta demokratyczna utopia, czy ta jeszcze dalej jakaś taka socjokratyczna? Dobrze, to zaraz będziemy próbowali. Natomiast tak czy inaczej to akurat kwestię, którą Pan powiedział, to jutro i pojutrze będziemy w większych szczegółach też mierzyć się z nią. Nie wiem, czy odpowiemy, ale na pewno będziemy z nią walczyć. Kto jeszcze? Zapraszam. Jeszcze jakiś głos? Jeśli nie ma, to w takim razie wrócimy do ostatniej rundy. Może najpierw odpowiedzmy na konkretne pytania. Było to dotyczące Chin. Czy Radka, czy spróbujesz? Samozřejmě, já jsem to zjednodušila. Je to jenom otázka toho, když jsem tam teď několikrát pobývala, tak to pro mě byl šok, ale spíš šok, že jsem přemýšlela o Evropě. Já oczywiście to v dużym stopniu uprościłam, raczej mówię o tym szoku w kontekście Chin i Europy tutaj. A donutilo mě to studovat, donutilo mě to přemýšlet, co se děje tam, co se děje u nás, ale i o tom, to, co já jsem považovala za, nebo považuji za důležité. A když to zjednoduším, protože to si když tak můžeme potom říct si u vína, protože to je na dlouhé povídání, když to zjednoduším, pro mě byl ten šok, že skutečně ta společnost neví, té společnosti, která funguje ten ekonomický pragmatismus propojený s celou tou podivuhodnou historií samozřejmě toho prostoru, tak ani neví, k čemu je to dobré. A to si myslím, že si můžu propátrat přes prostor románu a přes prostor jiného nového jazyka, protože my se... Pardon. Oczywiście to, co mówię, jest bardzo dużym uproszczeniem i zawsze to podkreślam cały czas, bo żeby to rozwijać, wymagałoby to dużo więcej czasu. Natomiast ten szok, którego doznałam w Chinach, będąc tam, sprowokował mnie do studiów dalszych, do śledzenia tej sytuacji bardziej szczegółowo. I ten wniosek, który mam ogólny, to jest taki, że to społeczeństwo, które tak dobrze funkcjonuje z punktu widzenia pragmatycznej ekonomii, jednocześnie nie rozumie w ogóle, co to są prawa człowieka, co to jest solidarność, ale także to, co to jest dobroczynność czy działalność charytatywna. Nie tyle nawet jak one działają, ale w ogóle na poziomie mentalnym nie rozumieją tego jako żadnego konstruktu. I że to jest to, co widzę, co dostrzegam jako takie zupełnie odmienne. I także to jest to, co mogę przełożyć na język powieści. Tylko proszę powtórzyć do mikrofonu. Jak dla mnie te zdania to były prawie, że definicją feudalizmu. Rzeczywiście ci ludzie żyją na bardzo niskim poziomie mentalnym. Dla nich najważniejsze jest tak naprawdę przeżyć, rozwinąć się, mieć samochód, rower i tak dalej, i tak dalej. Natomiast władcy Chin, oni zawsze byli tacy sami. Mimo różnego typu rewolucji, proszę zauważyć właśnie to stwierdzenie. Władcy Chin, nawet pierwszy sekretarz stał się człowiekiem anonimowym w tej chwili. I to jest pewnego typu utopia, czy właściwie antyutopia, antybajka, gdzie tak naprawdę ludzie, którzy potrafili się zebrać w gronie pierwszych sekretarzy, nie wiem ilu ich tam jest, tego chyba nikt nie wie, tak naprawdę spauperyzowali społeczeństwo chińskie, pozwolili im działać w kapitalistyczny sposób, ale jednocześnie doprowadzili do tego, że ich świadomość jest właściwie żadna. Feudalizm.
klid? Jeszcze? To już, to ja bych nerada, abychom teď tu dyskuzi specializovali na Čínu. Já jsem se spíš přes tu Čínu právě vrátila k nám k Evropě. To znamená v Číně, jestliže jsou třeba zakázané knihy Václava Havla a u nás se mu vysmíváme v této chvíli, protože slovo jsou lidé zatýkáni nebo se je tak jako pomučí, ale vlastně u nás žijeme v hlušině slov, kde nikdo za ta slova neodpovídá, nic to neznamená. Takže je to i návrat, že to slovo a myšlenka má nějakou váhu, co se to děje. A my jsme prostě součástí toho celého světa, my zapomínáme na tu politiku lidství. My sice nezapomínáme na globální biznis, ale to jsou důležité věci. I to slovo humanismus omít a vrátit. Takže to neznamená, že já tam něco, je to spíš jako rozloupnutí, nebo já když něčemu nerozumím, tak se potřebuju prosvětlit přes, a ten román nedám přes prostor románu, takže když jsem si léta prosvětlovala romány, mentalitu prostoru, kde jsem se narodila, kde pravděpodobně teda i zemřu, tak teď samozřejmě ten svět je pro mě širší a ta témata se mě i jako nacházejí, to není tak, že takže je to otázka, a není to, jestli je něco lepší, horší, spíš si prosvětlit tu dobu, ve které já jsem se ocitla. Ja raczej te Chiny to był taki kontrapunkt, dlatego, żebym wróciła z powrotem do Europy. Na przykład w Chinach zakazane jest obchodzenie dni Wacława Havla, czy też jest to w ogóle przywoływanie tej postaci. Tymczasem w Czechach w tej chwili tej postaci się często, to jest często postać, z której się duża część społeczeństwa śmieje po prostu. I to jest takie szokujące, że gdzieś na drugim końcu świata to są słowa, za które ktoś jest gotów ponieść jakieś konsekwencje. Tymczasem tutaj one już straciły wartość i jakby to jest raczej kontrapunkt, dlatego że mamy tutaj w Europie, że to, że jest wolność słowa, że są pewne idee, że jest humanizm ogólnie rozumiany, nie doceniamy wartości tego. Można ją dostrzec dopiero jakby z tej drugiej strony. I nie chodzi tutaj o porównywanie tych dwóch systemów, co jest z nich lepsze, co jest gorsze. Mikołaj, czy coś do tej kwestii dotyczącej Ukrainy i Rosji? I Balcerowicza oczywiście, gdzie jest konkretne pytanie jeszcze przy okazji. O Balcerowiczu za dużo nie mogę powiedzieć, bo nie ma żadnej informacji, co on robi. Ja tak, rząd pracuje lepiej, to znaczy ja nie wiem, czy to zależy od Balcerowicza, ale rząd teraz ukraiński sprawuje się lepiej. Ja przypuszczam, że Balcerowicz jest czymś takim w rodzaju broni tajemnej, o której nic nie wiadomo, ale wiadomo, że jest i wszyscy się boją. Natomiast o Rosji nie chcę nic mówić, bo to znaczy, no nic po prostu. I tak wszystko wiadomo. A natomiast o solidarności jednak mam jedną uwagę. To znaczy polska solidarność oczywiście dla nas jest bardzo ważna i bardzo ceniona. Ja tutaj chcę Państwu zawiadomić, że od 2 lat Polska znajduje się na liście krajów najbardziej cenionych, szanowanych przez Ukraińców, numer 1. To ogromna zmiana. To znaczy, Polska zawsze wyglądała nieźle, zawsze była gdzieś tam 4., 5. na tej liście tych najbardziej cenionych narodów. Teraz jest numer 1 już od 2 lat, mimo różnych tam sporów historycznych i tak dalej. Także to jest ogromna zmiana. Tego niestety nie ma w stosunku innych krajów Europy Środkowej, a wręcz przeciwnie. Zachowują się bardzo parochialnie i zresztą dla mnie to było zdziwieniem wcześniej, kiedy po inwazji na Gruzję nie było z tej strony żadnych protestów, ani Czechów, ani Słowaków, ani Węgrów. Teraz wygląda to też podobnie i to dla mnie pokazuje właśnie ograniczoność całej tej koncepcji Kundery, bo to była koncepcja ekskluzywna. Czyli cała ta koncepcja przemawiała do Zachodu, że my tutaj jesteśmy, my niedocenieni, my należymy do Europy. Natomiast to znaczy jakby włączała Europę Środkową do Zachodu, tak, do Europy, ale wyłączała wszystkich innych. To znaczy jakby esencjalizowała ten cały wschód. Wszystko co dalej bez znaczenia. I ona nadal pozostaje bez znaczenia. I przynajmniej dla klasy politycznej. I czeskiej, i słowackiej, i węgierskiej. I to jest ogromne rozczarowanie, tak szczerze mówiąc. No i chyba to wszystko, tak, co było do mnie.
Dobrze, to pytanie, to pytanie o to, to bardziej generalne zawieszę do ostatniej rundy, natomiast chciałem jeszcze zapytać, czy może komuś jeszcze wpadła tutaj chęć jeszcze zapytania lub komentarza, bo to już będę właśnie zamykał w tej chwili, więc ostatnia szansa, żeby... Tak, to bardzo proszę. Ja mam jeszcze pytanie takie, czy... Działa? Mhm. Okay. Czy w pewnym sensie utopie nie są właśnie bardziej takie realne i ciężko stąpujące po ziemi, na przykład biorąc pod uwagę edukację, w której ten system tradycyjny jest właśnie strasznie przestarzały, a gdzie weźmiemy sobie szkoły demokratyczne czy jakieś różne alternatywy tego typu, to one wyglądają tak utopijnie dalej i są gdzieś tam bardzo zepchane na bok, a to one tak naprawdę odpowiadają, nie wiem, uczą umiejętności, które będą nam przydatne teraz czy za 5 lat, gdzie na przykład, nie wiem, inteligencja emocjonalna jest numer 5, kreatywność numer 3, praca w grupie, negocjacje i tak dalej, i tak dalej. I to są szkoły, które są uważane dalej za utopijne, jest ich bardzo mało, a to one są tymi, które są właśnie realnymi i tak naprawdę właśnie nieutopijnymi. Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Też nie ma, no właśnie, tutaj pan próbuje nas wytrącić tutaj z tego myślenia, znaczy przerzucić na myślenie na kategoriach uniwersalnych, prawda, i pyta, co jest dzisiaj takim wektorem, prawda, uniwersalnego, jakieś takie lokomotywy, że być może źle szukamy, prawda, bo przywiązani do starych utopii, a te nowe to właśnie może z pola organizacji pracy dzisiaj, organizacji edukacji i tak dalej. No to zmierzmy się z tym pytaniem. W ten sposób od razu też otworzymy dyskusję już, którą podejmiemy jutro od rana, już podejmując też kolejne tematy. I może w takim razie, Leonidas, od ciebie zacznijmy. I to też okazja jeszcze ewentualnie odniesienia się do wcześniejszych kwestii też innych panelistów. Yeah, thank you. I will be more specific on this tomorrow morning because I will be trying to elaborate more on utopia and utopianism nowadays. But by and large, I could tell you that it's very important to define utopia. It much depends on how we define utopia. Because on the one side, utopia could be a dream about just society, the way it was from belief in Marxism anymore. So we had neoliberal dogma, which came as a replacement. In some cases, I know people who spent a good part of their lives as Komsomol or Communist Party functionaries or apparatchiks. Nowadays, they are enthusiastically, even with religious fervor, defending the free market economy. So, meaning that utopianism is impossible to get rid of. You can throw it through the door, it may come back through the window. But curiously enough, I believe that classical utopianism, in a way, was a form of determinism with a belief in progress, evolution. What happened to the ideas of progress, evolution, was that they were replaced by another thing, which I will discuss tomorrow morning, namely by Tina. There is no alternative. How can you live with utopias if you deny alternatives? If there is no alternative, you have determinism. So the irony is that once having been deterministic itself, utopianism is becoming an antidote against determinism nowadays, which happens to educational utopias, piecemeal, I would say, small-scale utopianism, local utopian experiments. And I think that what was very important to do was to rehabilitate desire. Because if we deny utopianism, the question arises as what is to be done with laughter, with humor? What is to be done with the huge tradition of humor and laughter in European literature? It's very easy to abandon utopia, but it's very difficult to abandon laughter, critique, whether it be Rabelais or whether it could be Gombrowicz. Dziękuję. Mikołaj, czy jeszcze coś dodasz? Nie. No. Zgadzam się. Bardzo proszę, Katarzyna. Ja chciałam tylko może dodać tak, że pan nas tutaj sprowadził trochę do takiego podstawowego pojęcia utopii, bo zapomnieliśmy, że utopia jednak to była wyspa. I rzeczywiście my myślimy o utopii w kategoriach geopolitycznych, raczej w kontekście Huxleya, pewnie w kontekście raczej antyutopii, czyli tego, co już wiemy, że utopie zrealizowane zwykle kończą się jakąś formą totalitaryzmu. Natomiast i być może rzeczywiście to, co pan tutaj jakby zaznacza, taka prywatyzacja utopii, jakby, że powrót do takich utopii prywatnych,
Czy jest rzeczywiście znakiem czasów jakiś, że obecnie budujemy sobie kolejne takie właśnie wyspy, swoje własne utopie. Ja czasami myślę, że to się wiąże z tym, że ostatnią taką piękną utopią to była utopia ta liberalno-demokratyczna, o której my tutaj cały czas mówimy tak naprawdę w kontekście Europy Środkowej i utopia Fukuyamy, która nawet nie to, że się sprawdziła czy wyczerpała, no ale w zasadzie po niej, po tym, co się z nią stało, już nie ma nic do powiedzenia. Ale to ta sama utopia. To jest ta sama utopia cały czas. I te pana prywatne utopie, o których pan mówi, czy takie lokalne, czy związane z konkretnymi środowiskami, są możliwe właśnie dzięki temu, że ta się do pewnego stopnia zrealizowała, ale na szczęście nie do końca, bo wtedy zamieniłaby się w kolejny totalitaryzm. I to niestety jako realiści wiemy. Dziękuję. I jeszcze Radka, czy jeszcze tak ostatnia okazja, żeby teraz domknąć, ewentualnie coś jeszcze powiedzieć, co umknęło, odnieść się do ewentualnie poprzedników. Bardzo proszę. O tej utopii. No, mně se líbí jedna věc, že sice tady o tom mluvíme a nakonec se pak ukazuje, že nejdůležitější je to, co hraje roli v životě každého člověka, jak se popasuje s tím, co před něj ten život postaví a mnohdy nad vším my si můžeme všechny prognózy zmizí nebo to, co očekáváme, nebo můžeme dělat politické rozbory a vždy, občas se také stane to, že to překvapení pozitivní přijde ze strany, kde to nečeká. Říkáme, že ta iracionalita lidského života nad vším zvítězí. A co se týká třeba politiky, tak já mám utopii. Tak dobře, tak to, co mi się najbardziej podoba, to jest to, że tutaj dyskutujemy sobie tak geopolitycznie czy filozoficznie na temat utopii, a de facto ostatecznie wszystko się sprowadza właśnie do jednostki, do tego, w jaki sposób konkretny człowiek radzi sobie z rzeczywistością, z wyzwaniami, ze swoim życiem. I że jakby w tej rozmowie to wychodzi, że znowu wracamy do tego jednostkowego, do tej perspektywy. A jeżeli chodzi o geopolitykę, to... Jsem ráda třeba, že to byla také veliká utopie, třeba Havlova charta 77, a já se neumím představit, že by nevznikla tehdy a neexistovala, že by bylo obrovské vákuum, si myslím, v našem prostoru. A v politice by se mi líbilo, protože se ukazuje, že před rokem 89 jsme měli teda vládu jedné strany, teď máme vládu několika, dvou, tří stran a samozřejmě to také svádí k zneužití té moci, kdyby šlo vymyslet, že by skutečně se do té politiky dostali jedinci, kteří by nepotřebovali podporu stranickou a celou tu mašinérii a celou tu ten loajální přístup. Tak to jeszcze nie mam promyślane, ale te utopie, które trzeba jednostać. Natomiast warto pamiętać, że na przykład Karta 77, czy ten największy czeska organizacja opozycyjna była swego rodzaju utopią i tą utopią do pewnego stopnia zrealizowano i że nie można sobie praktycznie wyobrazić z dzisiejszej perspektywy, co by było, gdyby Karta 77 nie powstała. Natomiast oczywiście teraz, o ile przed 89 rokiem mieliśmy władzę jednej partii, teraz mamy dwóch, trzech, ale de facto sytuacja niewiele się zmienia, bo i tak wszystkie, całe to działanie jest oparte na zasadach lojalności i hierarchii, tyle że no, trzech, a nie jednej partii. Natomiast w jaki sposób to dalej jak rozwijać, to nie mam jeszcze tego przemyślanego. Dziękuję serdecznie. Nie będę podsumowywał tej dyskusji, bo to jest dopiero otwarcie konferencji. Cieszę się, że w czasie tej dyskusji nie umawiałem się z panelistami, ale zostały już wyprowadzone pewne takie punkty styczne do tematów, które będziemy podejmować w ciągu kolejnych dwóch dni z różnych perspektyw i globalnej, i uniwersalistycznej, ale też szukając właśnie lokalnych utopii rozwijanych w różnych miejscach na świecie, gdzieś daleko od centrum, a które inspirują, znajdują potem, czy wracają do globalnego obiegu, tak jak tu powiedział Mykoła, że są potrzebni ci tłumacze dzisiaj. Takim jeden z nich jest na pewno papież Franciszek, który na przykład w encyklice formułuje pewną utopię, która jest też transformacją pewnych inspiracji latynoamerykańskich, czy indiańskich wręcz, pewnej metafizyki zupełnie innej, więc ten ruch idei zaczął się i jakieś procesy też przepływu między centrum a peryferiami, czy między peryferiami a centrum też widać, że się ożywiły. O tym będziemy mówić. Zaczniemy jutro, to już troszeczkę zapowiedział Leonidas, od takiego wstępu w ogóle, przypomnienia, jak
utopia jako pewna kategoria, sposób myślenia ewoluowały. Do tego wprowadzi nas Arno Minster, potem Leonidas Donskis właśnie i Przemysław Czapliński. A później już w konkretach będziemy zajmować się tym, co dzisiaj najbardziej takie utopijne myślenie strukturyzuje, czyli utopią technologiczną, czy wiarą w zbawienie świata za pomocą postępu technicznego. Później o postkapitalizmie porozmawiamy, o świecie kobiet i radykalnym feminizmie jako pewną próbą odpowiedzi. A zakończymy, wrócimy na koniec do miejsca, od którego zaczęliśmy, czyli zmierzymy się z tym już tak bardziej po polsku może niż środkowoeuropejsku, na ile Solidarność opisywana na Zachodzie, na przykład jako największa innowacja społeczna drugiej połowy XX wieku, jej program z 80-81 roku może być programem, nie był to program kapitalistyczny na pewno, to był program Samorządnej Rzeczypospolitej Społecznej Gospodarki. Na ile on może być programem właśnie na czasy postkapitalizmu. Zmierzymy się z tym w gronie, myślę, że ciekawym, Jadwiga Staniszkis nas prowadzi, a potem Jan Sowa, Ewa Majewska, Leszek Jażdżewski, Krzysztof Mazur. Także zobaczymy, co nam z tej potyczki wyjdzie. Zapraszam Państwa do udziału w tych spotkaniach. Przypominam, siedziba NOT-u na ulicy Piłsudskiego. Teraz jeszcze nie kończymy, kończymy tę część formalną, ale zapraszam tu obok na lampkę wina, na tutaj tak, żeby dobrze wystartować z tą konferencją. Proszę wznieść toast, a dziękuję panelistom za ich wypowiedzi. Dziękuję naszym znakomitym tłumaczkom, które towarzyszyły nam przez całą konferencję, Aleksandrze Sobczak, Ewie Kanigowskiej, Gedroid, bo bez ich pomocy byśmy sobie nie poradzili. No i Państwu obecnym tutaj i Państwu, którzy są przed monitorami komputerów, bo cały czas transmitujemy to nasze spotkanie. Będziemy też tak robić jutro i pojutrze. Dziękuję za udział i do zobaczenia, mam nadzieję, w podobnym gronie jutro. Dziękuję. Thank you.